Tak, pogotowie drogowe, słucham panią. Jak to szyba pani drzwi wypadła, no? Może ktoś zbił, no. To się w Lublinie zdarza. Ale niech pani nie płacze, dobrze? Spokojnie, dobrze? Spokojnie. Widzi pani okruszki szkła w samochodzie? A nie ma. No, to rzeczywiście może być poważniejsza usterka, tak. Dobrze, proszę pani, jaki to jest samochód? Nie pytam o kolor. Rocznik? Dobrze, wie pani co? Z tą szybką może zróbmy tak. Widzi pani na drzwiach taką korbkę? Ja. Taką śmieszną korbkę, ta sama. A niech pani ją pokręci. No a w drugą stronę? Tak, wiem, jestem genialny. Jest szybka, no to się cieszę. Do widzenia pani, do widzenia. No cześć, Stasiu. No cześć, cześć. Zrobiłem ci przegląd ciężarówki, także możesz śmiało jechać. No, trzymaj się, hej. A co ty? Słuchaj, a słyszałeś tą anegdotkę, co mówił Kamil, co przychodzi baba do lekarza z ptakami w nosie, on się jej pyta, co pani jest, a ona mówi, mam gilę? Tak, gdzieś słyszałem. A to ci nie będę mówił. No to jedziemy. Halo, halo, mobilki, tu Stanisław. Ja się właśnie włączam do ruchu, także gdyby ktoś coś potrzebował, to już jestem. Cześć, Stasiu, szerokości, przyczepności dla ciebie, bajo. Bajo. Dobry, zabierzesz pan do Kostrzyna? No nie ma problemu, pani wsiada. Dawaj, 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 dawaj. To będzie druga podróż. No to jedziemy. Tutaj wolne. Tam jadą, czekamy. Stanisław. Radek. Radek? Radek. A, Radek, widzisz. Radek. Radek powstał przez przypadek. No ładnie, ładnie. A ty? Eustachy. 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 A mój ojciec z Radia Maria ma dwa Maybachy. Panie Stanisławie, jedziemy? A ty to Radek. Chyba musisz być skinheadem, co? Nie, nie? No hipisami jesteśmy. Hipisami. Wy się żeńcie z kim chcecie, tylko dzieci nie adoptujcie. Mobile, mobile, jak tam ścieżka na Kostrzyn? Kolego, tam do Kostrzyna masz taką sytuację, że ja to ci nie pomogę, bo w tą samą stronę jadę. No dzięki, toś mi pomógł.
Bajo. Bajo, bajo. No i jedziemy. Ale coś się panu wskazówka nie podnosi. A ja nie narzekam. Prędkościomierz jeszcze nie działa, no co? A, no, no, a, no, zapomniałem, to jedynka i rura. Bez ręcznego będzie łatwiej. No i, no i jedziemy. O. To mówicie, chłopaki, jesteście hipisami. A to jakby tu tak delikatnie, nie? A to wszystkie pedały długie włosy mają? Generalnie to chodzi o podejście do życia, takie pokojowe, na luzie. Pan nigdy nie słyszał? Dzieci kwiaty? Chyba dzieci chwasty. Mobile, mobile, jak tam ścieżka odbytowa? Pan się nie krępuje. Kolego, tam się coś zakorkowało. No coś tak czułem. Bo tam o tej porze to masz szczyt. A dzięki, kolego, to polecę obwodnicą. Obwodnica czysta, bajo. Bajo. Bajo bongo. Bongo bajo. Bajo bongo, bongo bajo. Ciecierecie, ciecierecie. Bajo bongo, bongo bajo. Jabadabadu. Bajo bongo bongo bajo, ciecierecie, ciecierecie. Jabadabadu, skubidubidu. Bajo bongo bongo bajo, ciecierecie, jabadabadu, skubidubidu. Ona tu jest i tańczy dla mnie. No i wymięk. No, dobry jesteś, no. Halo, 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 Stasiu Kuczak, Stasiu Kucza, wiszę ci na ogonie, Stasiu. A no widzę cię w lusterku, co tam? No, no, Stasieńku, kiedy będziesz kręcił pauzę? A to się jara? Nie no, słuchaj, bo byśmy zjechali na parking, może byśmy wyskoczyli na lody. Widzę, że już prowiant wieziesz. Nie, ja mam pewniaki w środku. Dzięki. Mobile, mobile. A propos pewniaków, jest kierowca do zabrania. Stasiu, zabierzesz? A jakiej płci? Pewniak. Dawaj pan. Dawaj go, kolego, co tam? Już idzie. Gobni! Chodź w nogi.
Nie, ja mam tytułkę. To the food. Mam tytułku. A pan przepraszam, gdzie going? Do zabrania. Do zabrania? Tak. A to jest koło Tczewa? Tak. Zaczcie bym. Kupi pan lusterko? Poka. Albo to. Tu jest reobudowa z tego, ale to... Ale to... Pięknięte coś, ty. Skarpety po ile? Wie pan co? Białe gratis, a czarne z dopłatą. Przemyślę. Nie chcesz? No to jedzie. Pan też? Hippies? Nie. Nie, no dobrze mówi. Turtel. Turtel. Łotny. Żółwik na kajaku. Parzą się. I jeden się zrzegał. Jedziemy czy nie? No właśnie. Hippis i jego poczucie humoru. No to jedziemy. Woodstock nam przepadnie. No Woodstock jedziecie. A gdzie? A gdzie ten Woodstock? No w Kostrzynie. A nie w Woodstocku? W Woodstocku jest Kostrzyn. Aha, a propos Kostrzyna, miałem kiedyś kolegę właśnie z Poznania. Ot i cała historia. Mobile, sprawdzam radyjko, jak mnie słychać? Zobaczcie, idzie petarda. Kolego, słychać cię głośno i wyraźnie, jak Radio Maryja. Takie... Dobre, no nie słyszałem jeszcze tego. Chrześcijan BBC. A słyszałeś może ten najnowszy żart o pozytywnym pesymiście? O czym? O pozytywnym pesymiście? Nie! To słuchaj, idzie sobie pozytywny pesymista lasem i nagle napotyka... Ej, tu właśnie nie pamiętam kogo. Ale żart naprawdę był śmieszny, bajo! Panie Stasiu, brat chyba jedzie. Staszek, jesteś może na radyjku, to ty, Staszku? No ja, cześć, Bożena. Siemanko, no słyszę, że wesoło na radyjku. Bo ja jadę. Mam dobre, słuchaj. Biegnie sobie nosorożec przez pole golfowe, nie? I krzyczy, mam orgazm. Znasz to? Nie. Szkoda, bo to fajne uczucie. Takie sobie. Tak. Faktycznie fajne uczucie, tak sobie pobiegać. Ale czy to śmieszne? Bur. To może jakieś leki wziąć? Żeby tu awarii nie było. Kolego. Mam, ale tylko czopki. Masz ciemne pieciwo? Niestety nie. A propos czopków. No? Kiedyś lekarz przepisał mi takie czopki. No? Ale były za mocne. Za duże? Nie. Rozmiar był dobry, tylko były za mocne, bo jak się rano budziłem, to jeszcze miałem palec w dupie. Ot i cała historia. To znałem. A nie mógł z tym czopkiem twój przyjaciel Radek pomóc? A to był Radka palec. Czy ja mam coś klepnąłem? Czy ja mam coś do powiedzenia w tej sytuacji?
Tak się wleczemy, że ja czarno widzę, jak dojedziemy ten Woodstock. Przepraszam, przepraszam. Przywykłem. No i jedziemy. No i jedziemy. A co z tą żoną i orgazmem? Pan coś mówił. Ja? No. A, bo przypomniało mi się, a propos właśnie tego orgazmu, że kiedyś jechałem sobie na Sochaczew i żona zadzwoniła, że ma. Musi pan częściej jeździć na Sochaczew. No, bo życie mamy dobre, tak. Tak. No i jedziemy. A nic pana w tym telefonie nie zdziwiło? Nie, zwykła Nokia. Obczajkaj, jest. A może żonie o origami chodziło? Nie, origami to my do pizzy sypiemy. Widzę, Radziu, zupełnie mylisz pojęcia. Mobile, mobile, tak tutaj sobie stoimy w koreczku. To ja mam taką, śmieszną zagadkę. Dawaj, kolego. Co to jest? Wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, a mimo wszystko zostaje w głowie. Kill off. Kolego! Motyka! Albo dzida. Kolego śmieszny, jesteś tam na radiu? Jestem! To ja też mam dla ciebie zagadkę. Dawaj! Co to jest? Zielone, a jak spadnie z drzewa, to może zabić. Dolar? Stół do bilarda. Ja myślałem, że mój plecak po Woodstocku. A wiecie, jak... A ten stół z kijami jest? Co? Co? Czy ten stół z kijami jest? Czy stół z kijami? Z poływanymi kijami. A co? No to dobre to. A koledzy, wiecie na radio, jak się nazywa, co mówi Niemiec, jak wchodzi do, jak jest w restauracji. Czekaj, zapisane miałem. Niemiec w restauracji dostaje nie tą zupę, co zamawiał. To nie wiemy. Żyrandol. Nie, abażur! Ja się zdziemnę się. No i jedzie. No i... Stachy Wsteczniacha, zabieramy papierek. Zabieramy papierek z lasu. Tam dziewczynom nie śmiecimy w miejscu pracy. Proszę bardzo. Poszedł. Wysiadaj. Idź. Przeproś, panie. Przepraszam. Spoko. W sumie, jak już tak stoimy, to... Ta nawet taka... No, taka... No to jedziemy. Daleko jeszcze? Będzie z 15 minut. Kombinuj. Może pan przykręcić ogrzewanie trochę? Tak. A czemu? Ja lubię. Powiem wam, chłopacy, tak jeżdżę na tym tirze. Na tym tirze? No, bo ja tu sobie cegłę kładę i na górę idę. A, no. Ale przewiew, tak. I powiem wam, tak słucham tego CB radia, czasami takie barany jeżdżą. Co pan powie? No.
Trzeba uważać więc, bo zatrzymać tyra zaciągnie do lasu w jagody i zgwałci. Słyszałeś, Eustachy? Całego tyra zgwałci. A jak wieziesz trzodę? Wiecie, tak na początku wszystko fajnie, randki w kinie, szampany, a później tylko milczenie owiec. To jedziemy. Zobacz, o ty, pani nie! No, te koty samobójcy, nie? Dobra, wysiadamy, panowie. Koniec. Ja, tak, pan zatrzyma, proszę zatrzymać. Proszę zatrzymać. Co się stało? No, przecież... Co? Obejdę tylko kolegów. Pan przed tym kotem nawet nie hamował. No, on hamował? Miał nie sprawę i moje pierwszeństwo. Ale przecież kot nie ma prawa jazdy. No, a ja mam? A co to był? Chłopaczy! No, chłopaczy!